Witajcie! Święta tuż, tuż i wszyscy tak naprawdę teraz zajmujemy się sprzątaniem, gotowaniem, przygotowywaniem podarunków, więc szczerze mówiąc jesteśmy zapracowani, ale cóż to za praca, kiedy w perspektywie są święta, a święta przecież każdy lubi. Naprawdę każdy? No dobra, może nie wszyscy lubią, ale umówmy się, te osoby są w zdecydowanej mniejszości, więc jeśli wy lubicie zapach ciastek, lubicie dostawać prezenty, lubicie zjadać łakocie, lubicie zapach choinki, no i najzwyczajniej w świecie jesteście zwykłymi śmiertelnikami, czyli macie czerwoną krew, a nie na przykład zieloną sierść. Jeżeli jesteście podobne do 99% populacji, to z pewnością spodoba Wam się książka, o której dzisiaj opowiem. Przypięta dzieci z dachów. Tak! Święta dzieci z dachów to książka, którą szczerze uwielbiam i jest w niej wszystko to, czego szukam w książkach dla dzieci i w książkach ogólnie, czyli wciągająca, przemyślana treść, niezwykła atmosfera i tak zwane coś, co sprawia, że się zakochujemy. Szczerze uważam, że jest to dzieło geniuszu i jakże duże było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że napisał ją Morten Sandin, czyli mężczyzna. A spodziewałam się, że kobieta, bo wyczuwałam w niej taką kobiecą wrażliwość, kobiecy gust. No ale jak widzicie, moje myślenie bywa ograniczone widocznie stereotypami, a świat jest pełen dobrych, miłych niespodzianek. Niespodzianką pewno z kolei nie jest to, że tą książkę jakże cudowną wydały zakamarki. Główną bohaterką jest Stella. Jak może zauważyliście, jej imię znaczy gwiazda, a jest to książka bożonarodzeniowa. Genialne, prawda? Stella jest sierotą, nie zna swoich rodziców, jednak już na początku opowieści dowiadujemy się, że ma rodzinę, taką przyszywaną i jest to dwoje innych dzieci z domu dziecka, mianowicie 12-letnia Mago oraz maleńki chłopiec Issa. I całą trójkę poznajemy tuż po tym, jak uciekła z domu dziecka i pojawiła się na dworcu centralnym w Sztokholmie. I w Sztokholmie dzieje się cała akcja, to tutaj Stella wraz z przyszywanym rodzeństwem poznają dzieci z dachów. Dzieci, które stanowią zgraną bandę, wspierającą się nawzajem. Dzieci, które tak samo jak Stella nie znają swoich rodziców, nie mają ich z różnych powodów. Dzieci, które nauczyły się samodzielnie sobie radzić na ulicach Sztokholmu i które, uwaga, mieszkają właśnie na dachach. I te wszystkie dzieci razem ze Stellą będą miały za zadanie uratować święta, tak naprawdę. Bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie przed nimi. Uratować Boże Narodzenie. Unless I get my computer back, well, I'll have to cancel Christmas. What? No, Santa, that can't happen. You can count on us, St. Nicholas. Thank you, Rangers. Let's go. Jak zapewne się domyślacie, wszystko w tej książce będzie takie, jak należy się spodziewać. Czyli będzie tu i Mikołaj, i skrzaty, i wszechobecna magia, która sprawia, że każdy otrzymuje prezent, o którym marzył. I just want my mother. I know I won't see her tonight, but promise me I can see her again.
sometime, anytime. Even if it's just once and only for a couple of minutes. I just need to tell her I'm sorry. Kevin? Jeżeli oglądałyście moje wcześniejsze odcinki, to bardzo możliwe, że wiecie, iż uwielbiam klasyczne baśnie, a Święta Dzieci z Dachów mają właśnie formę klasycznej baśni, aczkolwiek osadzonej we współczesnych realiach. I są tutaj te wszystkie cechy charakterystyczne baśni, czyli mamy bohaterkę, która jest sierotą. Mamy wędrówkę, podczas której bohaterka, czy nawet bohaterowie, bo jest tam więcej tych dzieci, muszą nauczyć się samodzielności, jak sobie radzić i są poddawani próbie. Zamiast czarnego, ciemnego lasu, pełnego niebezpieczeństw, mamy Sztokholm, który też stanowi taką miejską dżunglę, aczkolwiek spowitą śniegiem. No i to, co ciekawe, to ten Sztokholm został bardzo wiernie tutaj przedstawiony. Pojawiają się konkretnie istniejące miejsca, które też zostały zilustrowane, takie jak na przykład Park Tengina, jak Dworzec Centralny, o którym wspominałam, Stare Miasto, czy na przykład Skansen, w którym mieści się zoo, więc możemy tą książkę też troszkę potraktować jako taki przewodnik po Sztokholmie. Cóż, oczywiście mamy te wszystkie magiczne stworzenia, które się pojawiają. Mamy antagonistę, który kieruje się próżnością, chęcią zdobycia władzy i bogactwa i próbuje unicestwić święta. No i mamy też dobrą wróżkę, która jest całkiem realna i jest to Miriam. Bohaterka, która posiada cechy idealnej mamy, której dom stanowi takie ciepłe, przytulne schronienie dla dzieci z dachów i której dom pachnie przed świętami ryżem na mleku z cynamonem, zupą różaną, bułeczkami szafranowymi, ciasteczkami migdałowymi. Klimat tej książki jest naprawdę niezwykły i bożonarodzeniowy. Budują go także ilustracje, będące cudownym uzupełnieniem. Ilustracje, które wydaje się, że zostały narysowane przy użyciu kredek ołówkowych lub samego ołówka. Bardzo piękne, których nastrojowość w dużej mierze budowana jest grą świateł i cieni. Fajnym pomysłem jest też to, że książka zawiera 24 rozdziały, więc może być takim kalendarzem adwentowym. Możemy się zaopatrzyć w nią pod koniec listopada i każdego dnia, codziennie czytać po jednym rozdziale aż do Wigilii. No, w tym roku to już za późno, ale jakbyście chcieli w następnym roku to zrobić. Przyszedł czas na plusy. Pierwszy plus za to, że jest to klasyczna baśń, ale osadzona we współczesności, w realnie istniejących miejscach, co bardzo mi się podoba. Drugi plus, na pewno za niezwykłą bożonarodzeniową atmosferę i za takie wewnętrzne ciepło bijące od tej opowieści. Trzeci plus niech będzie za pomysłowość, za przemyślaną treść, za to, że główna bohaterka ma tak naprawdę na imię Gwiazdka, za to, że są 24 rozdziały, no i chyba za sam pomysł, bardzo taki poetycki i interesujący dzieci z dachów. No i ostatni plus niech będzie za to, że jest to przedmiot po prostu piękny. O ile o książce w ogóle można powiedzieć, że to jest przedmiot, szczególnie o takiej książce. No, jest ona przeżyciem estetycznym, bo zarówno jest piękne wydanie, piękne ilustracje, piękna treść, wszystko jest piękne. Dobra, moje plus. Że właśnie mniej więcej, no wiadomo, że właśnie są dzieci, na przykład to, że właśnie są święta, bo ja święta lubię, może nie wszystko w nich, że
nie trzeba jeść, ale leto były takie krótkie moje plusy. Czyli nie lubisz jeść na święta, tak? Jedzenie ci nie smakuje. No. Chyba dużo osób ma problem z Wigilią. Święta Dzieci z Dachów to książka, którą szczerze kocham. I oczywiście nie będę mówiła tutaj o żadnych minusach, ale jeżeli wy zauważyłyście jakieś minusy, to dajcie mi znać, ale będziemy musiał się skonfrontować i pokłócić. I powiem w ten sposób. Święta Dzieci z Dachów to książka, którą powinnyście mieć w swojej bibliotece, bo po prostu nie mieć jej to bardzo wielka szkoda. I dlatego polecam. Anna Drabikowska oraz Edgar Drabikowski. No. Chcesz ty przycisnąć? No. Może powinniśmy mam po tą stronę robić. My tu, Robert, robimy pierniczki. Okej, okay, łosie jest. Mam nadzieję, że będą smaczne. Last Christmas.